pewne rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć z bronią we dłoni. Ho, ho, ho. Nie no, żartuję, to już za nami. A przed nami nowy piękny rok, pełen wyzwań i premier kinowych. Tym razem obrodziło solidnie, to też nie trzymając was w niepewności, bo mam dla was do zaproponowania aż 9 filmów. Jedziemy z tematem. Siup! Pierwsze, nie wierzę w wyobraźnię. Nie ma świata bajek. Zaczynamy polskim akcentem. Akademia Pana Kleksa to film, który przenosi nas do magicznego świata bajek i wyobraźni. Ada Niezgódka, zwykła dziewczynka, trafia do tajemniczej szkoły prowadzonej przez ekscentrycznego profesora Ambrożego Kleksa. Tam czeka ją największa przygoda życia. Film jest nową adaptacją klasycznej powieści Jana Brzechwy. Zapraszam do do kin od 5 stycznia. Teraz ja napiszę swoją bajkę. Soccer, as you like to call it, is like life. Next season, I think we have a real shot. I'm sorry, Thomas, did nobody tell you? You're fired. Tego samego dnia do kin trafi pierwszy gol. To film, który opowiada o niezwykłej misji trenera Thomasa Rongena, który ma doprowadzić reprezentację samoamerykańskiego, uważaną za najsłabszą drużynę piłkarską na świecie, do kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2014 roku. Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i dokumentem o tym samym tytule. Reżyserem jest Taika Waititi, a film był nakręcony w 2019 roku, ale jego premiera została opóźniona z powodu pandemii koronawirusa. Guys, we've worked too long and hard for this. You've only been here a few days. I am naive. I always have been. Również 5 stycznia premierę ma dramat Obsesja. To historia długoletniego związku kobiety i nastolatka oraz aktorki, która by zagrać rolę życia, musi poznać dogłębnie ich relacje. Film jest luźno inspirowany prawdziwą historią nauczycielki, która urodziła dziecko swojemu 13-letniemu uczniowi. To jeden z mocnych kandydatów do Oscara. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. Donna? Amigo? Rodzina spotyka się na urodzinach i jednocześnie prawdopodobnym pożegnaniu ojca, cierpiącego na nieuleczalną chorobę. Jego córka, 7-letnia Sol, jest świadkiem nieoczekiwanych wydarzeń i walczy z własnymi rozterkami, próbując zrozumieć, co się dzieje. Ten dzień będzie dla niej szybką lekcją dorosłości. Premiera dramatu Totem 12 stycznia. A teraz pora na mocne uderzenie. Poznajcie Kleja, byłego agenta tajnej organizacji Pszczelarze. Klej porzucił swoją przeszłość i zajął się hodowlą pszczół na wsi. Jednak gdy jego przyjaciółka popełnia samobójstwo po tym, jak padła ofiarą internetowego oszustwa, Klej postanawia zemścić się na winnych. A musicie wiedzieć, że Klej nie bawi się w półśrodki, o czym przekonacie się 12 stycznia. You're telling me one man did this. This is Mr. McCandles. Hello, Bella. Czas na nieco fantastyki. Bella Baxter to młoda kobieta, która została wskrzeszona przez genialnego naukowca, doktora Goodwina Baxtera. Ma umysł noworodka i w wyniku splotu okoliczności ucieka z przystojnym i rozpustnym prawnikiem. W trakcie wspólnej podróży Bella odkrywa świat i siebie. W rolach głównych występują Emma Stone, Mark Ruffalo i William Defoe. Oh. Tym razem mam dla was nieco solidnej japońskiej animacji. 12-letni Mahito po śmierci matki trafia do domu swojego wuja na prowincji. Tam zaprzyjaźnia się z niezwykłą czaplą, która potrafi mówić ludzkim głosem i zabiera go do fantastycznego świata. Chłopiec i czapla to film inspirowany powieścią z 1937 roku, uważaną za arcydzieło literatury japońskiej. Premiera 19 stycznia. A lot of strange things happen in this place. Get it out, go to school!
teraz będzie patriotycznie. Tadeusz Kościuszko, generał i bohater narodowy, wraca do Polski, aby wzniecić powstanie przeciwko zaborcom. Towarzyszy mu Domingo, były niewolnik i przyjaciel, a na ich drodze staje Dunin, okrutny rosyjski oficer, który ma za zadanie zniszczyć rebelię. Świadkami tych historycznych wydarzeń staniemy się 26 stycznia, wybierając się do kina na film KOS. Nie. No, chciałbym. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Przesilenie zimowe to historia Pola, zrzędliwego nauczyciela historii w elitarnej szkole, który zostaje zmuszony do opieki nad Angusem, zbuntowanym i samotnym chłopakiem, który nie ma dokąd pojechać na święta Bożego Narodzenia. Między nimi zaczyna rodzić się przedziwna relacja. Na ten nietuzinkowy i pokrzepiający komediodramat możemy się wybrać 26 stycznia. He's been left behind at Christmas, that nobody wants him? What's wrong with you? I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto Poważna Strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!